Witam was w moim programie TJ Guns i chciałbym was zaprezentować typowe Amerykana, czyli karabin Trapdoor, Springfield Trapdoor, tutaj w odmianie z roku 1887. Zaraz powiecie, zaraz. Ale jak 87? Kiedy 88, 86 właściwie już były wykorzystywane w Anglii, w Austrii, powiedzmy w Anglii, karabiny nowoczesne na nabój małokalibrowy, bezdymny, z magazynkami, super nowoczesne, bardzo dobrze, szybko strzelające karabiny. Amerykanie wprowadzają sobie, usprawniają sobie w cudzysłowie stareńkiego Trapdoora, który był zresztą rozwinięciem karabinu kapiszonowego. No, jaka w tym logika? No taka amerykańska trochę logika, wcale nie najgorsza zresztą. No Ameryka oczywiście zawsze była bardzo mocno zindustrializowana, produkowała broń dla wszystkich, kto sobie tylko tego życzył. W I wojnie światowej, no daleko nie szukając, prawda, produkowano dla Francuzów, dla Rosjan, dla, no praktycznie dla wszystkich praktycznie tutaj w Ameryce broń. Także, no czemu Springfield właściwie, jednostrzałowy karabin? No, to chodzi tutaj troszeczkę o specyfikę tutaj armii amerykańskiej, właściwie tego kontynentu, tego ogromnego kraju praktycznie na pół kontynentu. Tutaj, no, mamy Kanadę i Amerykę, no i troszeczkę na dole Meksyko, tak? No ale wtedy oczywiście tutaj te ogromne tereny niezbadane, te dzikie terytoria, dziki zachód, tak? Gdzie nie było ciągów komunikacyjnych, gdzie nie było kolei tak naprawdę, gdzie te forty na przykład wojskowe były bardzo takie odosobnione, bardzo ciężko było się tam dostać. Zapasy docierały tam po prostu na garbach koników czy jakichś innych zwierzaczków, na wozach oczywiście, i to trwało miesiącami, więc szybkostrzelne, nowoczesne karabiny właściwie były takie, no, troszeczkę niezbyt mile widziane, bym tak powiedział. O, mało tego, żołnierz na tym dzikim zachodzie, już tak będę to określał, miał w swoim wyposażeniu również przyrządy do ładowania tych nabojów, czyli do odlewania kul, do formowania łusek i tak dalej, do obciskania spłonki i tak dalej, i tak dalej. Miał to żołnierz przy sobie. Właściwie takie jednostki miały być samowystarczalne i bardzo szybko szczelne karabiny, gdzie bardzo szybkie zużycie amunicji i tak dalej, które nie można było uzupełnić, nie było zbyt dobrze widziane. Dlatego też Amerykanie bardzo, między innymi oczywiście, bardzo promowali takie snajperskie, bardzo precyzyjne strzelanie ze swojej broni. Wszyscy wam to powiedzą, że o, Amerykanie to tam bardzo strzelanie, dlatego wprowadzali takie celowniki, a nie inne, i w ogóle ten marksmanship, kurczę, tutaj amerykańskie, to jest takie bardzo osławione. No okej, okay, no i do dzisiaj tak jest. Ale to się z tego właśnie wzięło. Ale do tego jeszcze ci żołnierze też tak bardzo dużo nie strzelali. To kilkanaście strzałów rocznie, jeśli chodzi o trening, już nie mówię o bitwy, prawda? Ten karabin jest o tyle ciekawy, dlatego że to jest ostatnia alteracja właśnie tego karabinu typu Trapdoor. No jak on właściwie działa, ten karabin? Oczywiście mamy tutaj nabój szkolny. Załadowujemy taki nabój tutaj do lufy, go wkładamy, zamykamy ten bridge block, czyli ten zamek jak gdyby. Ciągamy kurek na pozycję, bum, prawda? Odciągamy w pozycję, to jest zabezpieczona, drugi klik, otwieramy i automatycznie pazur wyrzutnika wyrzuca nam łuskę. Ok? Widzicie? Coś takiego. I wtedy następny. No, szybkostrzelność, jeżeli chodzi o ten karabin, no może niewiele bardziej ustępowała, powiedzmy, karabinom magazynkowym ładowanym z łódek, ponieważ ten nabój trzeba było wyciągnąć i tak dalej, tak samo tą łódkę i tak dalej. No powiedzmy 15 do 20 strzałów, tak na minutę. Oczywiście można było szybciej strzelać i ładować z karabinów ładowanych z łódek nabojowych, jeżeli te łódki były przygotowane, i to są stwierdzone oczywiście przykłady, że można tak zrobić w bardzo dobrze wyszkolonym żołnierzem, ale taki przeciętny żołnierz to nie sądzę, żeby 20 celowanych strzałów więcej strzelił z karabinu powtarzalnego na minutę. Tak samo i tutaj, 15, tutaj mamy 3 ruchy właśnie, trzeba odciągnąć, ciągnąć ten, to tamto, wyciągnąć z ładownicy, jeden nabój, nie całą łódkę. No powiedzmy 12 strzałów. Ale co tutaj jest ciekawego właśnie? Chodźcie na stół, szybciutko pokażę.
No ten karabin nie jest w zbyt dobrej kondycji, dlatego że nie, on wygląda jakby był po jakimś cholera pożarze czy po czymś. W każdym razie pokażę wam jeszcze raz. Tutaj mamy zamek zaryglowany, w sensie ten trapdoor, czyli tą pułapkę, tak? Nie wiem, tak to można nazwać. Więc mamy tutaj zabezpieczony kurek. Tutaj mamy położenie kurka odwiedzione do otwierania zamka i tutaj mamy położenie bojowe. Powiedzmy, włożymy, postawimy na tym pośrednim, otwieramy zamek, ładujemy nabój do środka. Oczywiście to jest szkolny nabój. Widzicie? Już problem. Więc trzeba być skupionym. Zamykamy. Tutaj widzicie taki jak gdyby rygiel. Trzyma ten zamek w pozycji. Odciągamy do pozycji do strzelania. Kabum. Pyk, pyk. Nabój zostaje wyrzucony. Ok, pokażę to jeszcze raz, nie zasłaniając łapką. O, widzicie, musimy do końca to docisnąć. Zamykamy, strzelamy, otwieramy tutaj i wyrzucamy. Ok, co tu jest ciekawego w tym karabinie? No, oprócz tego, że jest tak strasznie zniszczony przez jakiś cholera pożar. A no, celownik! Celownik, który jest na przykład regulowany na boki, czyli po prostu możemy robić poprawkę na wiatr. Ten celownik jest oczywiście również tak regulowany na takie wysoki, na takie odległości, że ja tutaj nawet nie widzę za bardzo 1300 metrów, ale to jest chyba jeszcze więcej, dlatego że można tutaj to używać. To jest coś niesamowitego tutaj z tym celownikiem, co tu jest porobione. Więc tutaj jest to użyte do nastawienia odpowiedniego dystansu, a tutaj ta śruba do kąta, jak gdyby. Widzicie, jak on tutaj zmienił sobie położenie? Patrzcie. O kurde, nie tą śrubkę kręcę. Ech. Sakra z nim jest. O. Nie chcę używać żadnych. Widzicie, teraz w tą stronę jest. No niesamowity celownik, prawda? W ogóle się tego teraz już nie spotyka. To co jest właśnie, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o strzelanie precyzyjne, jeśli chodzi o Amerykanów. No tutaj nic ciekawego nie ma i tutaj jest na przykład najbardziej ciekawa rzecz, jaką no ostatnio widziałem, jeśli chodzi o bagnety. Mamy tutaj bagnet wyciorowy, ok? Czyli połączenie bagnetu z wyciorem, tak? Jak to działa? Naciskamy tutaj na ten dings i wysuwamy wycior, który jest de facto bagnetem. To jest dosłownie to jest bagnet, tak? Chcemy użyć to jako bagnet, przepraszam, jako wycior. Naciskamy dalej i wyciągamy. Tutaj mamy oczywiście, widzicie, tu możemy sobie nakręcić jakąś nakładkę, jakieś inne akcesoria. Wkładamy do środka bagnet. No nie, niesamowite, prawda? Zobaczcie. To jest bagnet, to jest naprawdę bagnet. Ja tu właśnie ściemniam. Jeżeli czegoś takiego nie widzieliście, to teraz macie okazję zobaczyć. Bagnet wyciorowy w karabinie typu trapdoor Springfield 1873, tutaj w odmianie 87. Czy 78, przepraszam. Ciekawe, nie? No nie działa to wszystko zbyt dobrze. To już jest starenki, tak jak mówię, zniszczone, ale macie tutaj bardzo fajny przykład, jak to tutaj zostało zrobione. Czy to miało sens? No, z punktu widzenia logistycznego, tak, no miało sens, ale z punktu widzenia praktycznego, no nie miało najmniejszego sensu, dlatego że ten pręcik, bym tak powiedział, miał tendencję do wyginania się. To nie jest jakiś sztywny, nie wiem, bagnet podobny do Rosali, czy na przykład do karabinu Mosina, czy tego typu, powiedzmy, takich krzyżowych bagnetów. Tutaj zwykły pręt mamy, który ma tendencję do po prostu zginania się i jest po prostu bezużyteczny, jeżeli się troszeczkę zegnie. Dosłownie. Po prostu już go nie wsadzimy do tego karabinu. No ale no, mówię, teoretycznie ma to sens. Oszczędzamy. Nie robimy wyciora i bagnetu, tylko robimy bagnetowycior.
Nowe słowo wymyśliłem. Bagnetowycior. Jestem genialny. No i tym miłym akcentem kończymy film o ostatnim Springfieldzie w armii amerykańskiej. No i potem był krag. No nie mam kraga. Nie mogę go dorwać. Jakby ktoś miał dawać do filmu.